Prognoza pogody na nadchodzące święta nie będzie przyjazna dla miłośników śniegowej aury. Prognozy meteorologów przewidują, że w tym roku nie mamy co liczyć na tradycyjny śnieg. Jak będą wyglądać święta od strony meteorologicznej? Prognoza pogody w grudniu bardzo zaskakuje. Pomimo tego, że miesiąc zaczął się od wielu przejaśnień i temperatury powyżej 10 stopni Celsjusza, to nagłe opady śniegu i pogorszenie się warunków atmosferycznych mogły zwiastować, że święta będą pełne zimowej i śnieżnej aury. Według najnowszych obserwacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mamy jednak co liczyć na biały puk, tak pięknie wpisujący się w klimat świąt Bożego Narodzenia. Jak będzie wyglądać pogoda w ciągu najbliższych kilku dni? Prognoza pogody bez śniegu. Pomimo tego, że nadal gdzieniegdzie możemy spotkać resztki białego puchu, to jego opady nie będą miały miejsca w okresie świątecznym. Wręcz przeciwnie. Będzie mowa o rotopach śniegu, które mogą dotknąć każdy, nawet najmniejszy rejon Polski, jakim jest Podlasie. Zarówno 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia, jak i w kolejne dni świąt pogoda będzie przypominała bardziej tą z okresu późnej jesieni niż typową polską zimę. Z zachodu i północnego zachodu Europy nadal będą napływały wilgotne i stosunkowo ciepłe masy powietrza, które przyniosą przeważnie duże zachmurzenie, a wraz z nim opady deszczu i deszczu ze śniegiem, jedynie gdzieniegdzie na południu i wschodzie kraju spadnie słaby śnieg. W górach wystąpią opady śniegu. Czytamy na stronie rządowego ośrodka. Czy zima pełna śniegu odwiedzi Polskę? Według przewidywań naukowców tradycyjna, polska zima jest możliwa, ale wystąpi raczej na samym początku 2019 roku. Według niektórych zima zacznie się dopiero w styczniu i może potrwać aż do początków kalendarzowej wiosny. Część synoptyków jest jednak sceptycznie nastawiona do przewidywań kolegów po fachu i zaznacza, że w ciągu następnych miesięcy Polacy nie mają co liczyć na utrzymanie się śniegu. Naukowcy wskazują, że stoi za tym zmieniający się klimat, jak też globalne ocieplenie. Czy przewidywania ośrodka się sprawdzą i tegoroczne święta będą pozbawione śnieżnych akcentów? Pomimo tego, że prognozy IMGW są poważane przez wielu znawców od meteorologii, to ośrodkowi zdarza się popełniać błędy. Czy i tym razem?